Pani Jadwigo, w 2014 roku postawiono diagnozę rak trzustki. Pamięta Pani wtedy swoje odczucia, emocje? Co Pani pomyślała? No, tak jak przy nowotworze trzustki, liczyłem się z tym, że pozostało mi kilka miesięcy życia. Wtedy trafiła Pani do lekarzy, to była pierwsza chemia. Jak się Pani po niej czuła? Pierwszą chemię dostałam 3 grudnia 2015 roku. I no, pierwsze samopoczucie było takie, że troszeczkę nie za ciekawe dla mnie w każdym bądź razie. No, nowe przede wszystkim, nigdy się z tym nie spotkałam. Nigdy nie widziałam nawet ludzi, którzy otrzymywali tę chemię. Ale z biegiem czasu wszystko wróciło do normy, czułam się bardzo dobrze, coraz lepiej. Ale zmieniono Pani terapię w kwietniu ubiegłego roku. Tak, od kwietnia otrzymałam dodatkowy lek. Lek, który jest nierefundowany przez nasz NFZ i oczywiście po tym leku było coraz lepiej. Nab-paclitaxel, bo to jest ten lek, który Pani otrzymała. Właśnie jak się Pani po nim czuła? Jaka była różnica w jakości życia poprzednio i teraz? Właściwie nie odczułam żadnej zmiany, ponieważ dostawałam dalej lek, który Gemzar, który brałam do tej pory i dodatkowo nab-paclitaxel. Także czułam się bardzo dobrze. A jak w tej chwili Pani się czuje, biorąc tę właśnie terapię? No w tej chwili, to jak Pani widzi, w tej chwili jest zupełnie, zupełnie dobrze, bardzo dobrze się czuję. Dzięki temu właśnie, że otrzymałam ten lek. I chciałabym za to podziękować producentowi, który właśnie umożliwił mi otrzymanie tego leku i panu doktorowi Rogowskiemu, który też starał się o to, ażebym dostała ten lek. No więc tym Państwu bardzo dziękuję. No i chyba to jest też apel o tyle bardzo wiarygodny, bo apel pacjentki, tak jak Pani Jadwigo, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia refundował jednak, bo takich pacjentów jest więcej. No takich pacjentów jest dużo. Nie każdy ma takie szczęście jak ja w tej chwili, że otrzymałam ten lek. Więc chciałabym, żeby wszyscy mogli się leczyć tym lekiem, no i żeby się czuli tak jak ja.